Rozmowa poranka. Tak jak mówiliśmy, proszę Państwa, na rozpoczęcie tego poranka, tak jak mówiłem, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego poranka, pójdziemy razem z pielgrzymami na Jasną Górę dzisiaj, a to jest zawsze wydarzenie niezwykłe. Jest z nami ksiądz Rafał Kucharski, przewodnik grupy biało-czerwonej właśnie do sanktuarium Czarnej Madonny zmierzającej. Szczęść Boże, proszę księdza. Szczęść Boże, witam serdecznie. Słychać, że jest ksiądz w ruchu. Jak daleko jeszcze do celu? No wczoraj żeśmy przekroczyli taki moment, w którym widzimy po prawej stronie zawsze na trasie taką kapliczkę, która oznacza dokładnie połowę naszej trasy. Czyli już za połową, już coraz bliżej Jasnej Góry. Ja się zawsze zastanawiam, powiem szczerze też Państwu, naszym słuchaczom, jako człowiek w Częstochowie urodzony, jak taka trasa z Warszawy do Częstochowy wygląda, no bo dla mieszkańców miasta sanktuarium jest codziennością, ale emocje, które towarzyszą pielgrzymom, są zawsze bardzo widoczne też na ulicach miasta. Co człowiek czuje, kiedy ten półmetek, to pół drogi już przechodzi i wie, że już za dni kilka, za dni parę pokłoni się jasnogórskiej pani? No wczoraj żeśmy czuli na pewno zmęczenie, tak fizyczne, no bo wczoraj był najcięższy właściwie dzień zawsze jest na trasie, w tej połowie trasy. No i na pewno to jest przestrzeń do jakiegoś takiego doświadczenia swojej słabości, takiego zawierzenia Panu Bogu, takiego zobaczenia swojego miejsca w tym świecie, że nie jestem Bogiem, nie wszystko jest ode mnie zależne, ale na szczęście mam komu się powierzyć, bo jest ktoś większy, kto nade mnie czuwa. No i zdaje się, że oczywiście jest ktoś większy, kto czuwa, jest Pan Bóg, ale są też ludzie dookoła, są relacje, bo przecież wiara jest również relacją. Jak to jest z tymi współpielgrzymami na trasie? To jest tak, że faktycznie jedni drugich brzemiona niosą? Tak, nosimy swoje brzemiona. O tym może więcej powiedzą Stasiek i Dominika, którzy idą obok mnie. Są tutaj takimi młodymi studentami. W naszej grupie biało-czerwonej właśnie jest bardzo dużo młodych osób z liceum, ze studiów. Przyszli tutaj całe rodziny, więc może troszkę im oddam głos, ponieważ tutaj się zgodzili na ofertników trochę poopowiadać. Może najpierw... Witamy na naszej antenie. Witamy na antenie poranka 7:09. Dzień dobry. Jak trasa? Odciski już są na nogach, czy jeszcze nie? No ja jestem tym szczęśliwcem, który jeszcze przez 10 lat nie doświadczył czegoś takiego jak odciski, także jestem za to bardzo wdzięczna, bo no, na pewno to ułatwia. No ogólnie idzie się bardzo, bardzo dobrze, pogoda dopisuje. 10 lat pielgrzymowania to zdaje się długi staż, dobrze rozumiem, że to już 10 pielgrzymek na Jasną Górę było. Tak, zgadza się. I każda była w jakiejś innej intencji, bo to co na przykład Państwa, naszych słuchaczy, którzy no, nie pielgrzymują, nie znają tego doświadczenia, może zastanawiać to pytanie, dlaczego? Dlaczego się na taką pielgrzymkę wyrusza w ogóle? Szczerze mówiąc, no to jak byłam małym dzieckiem, to chodziłam, bo mi się podobało, było fajnie, było dużo zabawy. No wiadomo, że z wiekiem ta świadomość, po co się idzie, rośnie i czasami intencje są takie same, czasami się zmieniają, to zależy, co się w życiu wydarzy. Ale zdaje się, że od pewnego momentu zawsze jakaś intencja tym pielgrzymkom towarzyszy. Ja zapytam trochę, oddając głos i zadając to pytanie w eter, bo chciałem usłyszeć odpowiedź zarówno od pani, jak i od księdza, jeżeli byłoby to możliwe. Jakie to jest uczucie, kiedy tę intencję przedkłada się przed obrazem jasnogórskiej pani? To znaczy oczywiście domyślam się, że jest to radość dotarcia do celu, ale no cóż, jeżeli się idzie z pewną myślą, pewną modlitwą przez te kilkanaście dni, no to chyba musi być to moment bardzo niezwykły. Myślę, że towarzyszy temu przede wszystkim ogromna radość, ulga i taki spokój wewnętrzny, że oddało się to, co z czym się szło, w dobre ręce. Mhm. Ale to jest tak, że pani idąc na taką pielgrzymkę, zmierzając na Jasną Górę, modli się oczywiście, słyszymy modlitwy, piękne śpiewy w naszej audycji, dzięki Państwu, ale czy to jest tak, że na przykład o tych intencjach, o tych
potrzebach też duchowych rozmawia się z ludźmi idącymi obok. Jak to jest w tym kontekście relacyjnym pielgrzymki? To znaczy przyjaźnie się mogą zadzierżnąć przez te 10 lat? Coś takiego się wydarzyło? Tak, oczywiście. Ci ludzie towarzyszą co roku na trasie. Są to ci sami ludzie. Wiadomo, że niektórzy odchodzą, inni dochodzą. Relacje się zawiązują. Są ludzie, z którymi można porozmawiać na bardzo głębokim poziomie, zawierzyć swoje sprawy codzienności. I to jest bardzo piękne i budujące. Żeby tak pięknie może nie było, mimo że to jest bardzo piękne wydarzenie, nie ma czasem tak, że człowiek myśli sobie, kurczę, no te kilometry, ja już nie mogę, już nie mam siły. Nie ma takich momentów? Słyszymy, że państwo... Właśnie mija nas pan z ciągnikiem, no tak wygląda pielgrzymka. Radio na żywo, właśnie, proszę państwa. Chcemy zareklamować też 17 warszawską, że my naprawdę mijamy główne trasy. Idziemy pięknymi polami, pięknymi wioskami. Po prostu to można też potraktować po części jako urlop. Czyli krajoznawczo również, bo my słyszymy radio na żywo, słyszymy ciągnik, słyszymy śpiewy, słyszymy kroki, to wszystko faktycznie byśmy z państwem byli. Ale rozumiem, że pielgrzymka to też taki czas, jeżeli dobrze rozumiem, odpoczynku trochę, no bo to aktywne spędzenie czasu jednak jest nie przed ekranem, tylko iść trzeba. Tak, no na pewno pielgrzymce można się od wielu spraw właśnie też oderwać, trochę zobaczyć, co jest we mnie, a nie wokół mnie. Już to tak człowiek nie opiera na tej całej wygodzie mocno, która gdzieś tam jest pewnie w codzienności. No, ale o tym może jeszcze więcej Stasiek opowie. Witamy kolejnego gościa na naszej antenie. Dzień dobry, z tej strony Stanisław mówi. Proszę zadawać jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć, o ile będę miał możliwość. Dobrze, czy ten ciągnik, który słyszeliśmy, jechał razem z państwem jako na przykład taki support bagażowy, czy jednak takie wydarzenia jak właśnie mijanie codzienności, rozumiane jako inni ludzie, którzy niekoniecznie na pielgrzymki zmierzają, to jest pomoc, czy nie? Znaczy jednym słowem, czy to, co jest dookoła, pomaga w tym pielgrzymowaniu, czy jednak może trochę przeszkadza? Warto zacząć od tego, że nasze bagaże są jakby wiezione przez specjalny transport, który jest rano i wieczorem, żeby móc rozłożyć na przykład namioty i potem je spakować z powrotem, żeby zostały przewiezione na następny nocleg. A mijanie takiej codzienności ludzi, może nie tyle oni nam dają jakąś siłę, tylko my tym ludziom, których mijamy, pokazujemy, że idziemy wyświadczyć, mamy jakąś intencję ważną, którą dzięki za pomocą tego, że idziemy, może się spełnić. Może naprawdę pokazujemy, że my wierzymy, że w intencji, w której my idziemy, no ta intencja się spełni. Ja, tak jak powiedziałem, jestem z Częstochowy i często pielgrzymi szli pod moimi oknami. Pamiętam jeszcze z dawnych lat dziecięcych takie obrazki, kiedy mieszkańcy tych częstochowskich przedmieść czy samego miasta wychodzili na spotkanie pielgrzymów, dawali wodę, dawali owoce, różnego rodzaju przekąski. Czy tak jest też dzisiaj? Oczywiście państwo są w pół drogi, ale czy to jest tak, że raz po raz jakiś mijany gospodarz wyjdzie z wodą czy z jakimś owocem i poczęstuje? Tak, tej pomocy na pewno jest bardzo dużo. Naprawdę ludzie, wczoraj rozmawiałem z takim gospodarzem, który mówi, że już tam od początku lat 90. chyba, odkąd nasza pielgrzymka zmieniła trasę, on rok w rok przyjmuje pielgrzymów. Jest też taka pani w jednym domu, jeszcze żeśmy u niej nie byli w tym roku. Tam jej siostra umarła, ale ona specjalnie z zagranicy przyjeżdża zawsze na czas pielgrzymki, właśnie żeby tych pielgrzymów przyjąć. I oczywiście czasami jest tyle owoców, tyle tej wody, że my naprawdę jako grupa nie jesteśmy tego w stanie aż przejeść, więc ta hojność tych ludzi jest na pewno bardzo widoczna i ten też taki duch wiary w Polsce też można go zobaczyć, wbrew temu, co czasami gdzieś media nas sprzedają, to w wielu ludziach właśnie ta wiara naprawdę się tli, a w wielu też sercach myślę, że płonie. Polacy są chyba najbardziej pielgrzymującym, to z ostatnich badań amerykańskiego ośrodka wyczytać można było, najbardziej pielgrzymującym narodem, pielgrzymującym społeczeństwem. Ja już na zakończenie, żeby państwa też nie męczyć tą rozmową podczas marszu, no wiadomo, mówić i iść to nie jest taka prosta sprawa, zapytam o takie własne spostrzeżenie, czy to jest tak, że te pielgrzymki można uznać za takie
może trochę podskórne właśnie żyły, arterie naszej wiary, które no, pokazują i dalej tą wiarę jakoś przeprowadzają przez kolejne pokolenia. Słyszeliśmy, pani mówiła o tym, że na początku jako młoda osoba chodziła, domyślam się, że pewnie z jakąś rodziną czy z rodzicami na pielgrzymki. To mnie zawsze zastanawia, jak wpoić taką pasję pielgrzymowania, może nawet jakiś nawyk pielgrzymowania, a tym samym przekazać wiarę młodym pokoleniom. To tak, to jest szerokie pytanie. Jak wpoić pielgrzymowanie? No trzeba po prostu kogoś wyciągnąć. Jeżeli ma się dzieciaka, nawet kilkunastoletniego, czy troszkę młodszego, tutaj nawet są czasami rodzice z dziećmi, po prostu trzeba wyciągnąć tą osobę, bo jak ktoś doświadczy tej atmosfery, nawet mimo trudu, mimo deszczu, mimo burzy, naprawdę już go później za rok nie trzeba przekonywać, bo nawet młodzi ludzie z radością po prostu później czekają, żeby za rok znowu pójść na tą trasę, znowu zawierzyć intencje i znowu też spotkać tych wspaniałych ludzi w naszej super biało-czerwonej grupie. Proszę księdza, bardzo, no i proszę państwa również, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Jak słychać, to chyba można taką klamrą spiąć. Kto nie doświadczył, niech żałuje i warto jeszcze się wybrać, czy to na Jasną Górę, czy na mniejsze, krótsze pielgrzymki, a przede wszystkim też pielgrzymom kibicować, modlić się i pomagać. Bardzo dziękuję. Ksiądz Rafał Kucharski, przewodnik grupy Biało-Czerwony na Jasną Górę wraz z uczestnikami tej pielgrzymki na Jasnej Górze był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Sanktuarium Jasnogórskim. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. 7:09. Rozmowa poranka.